Cześć, tutaj Mateusz. I Marzena, rozmawiamy o ustawieniach. Dzisiaj rozmawiamy o grzecznych dziewczynkach. I o grzecznych chłopcach. O grzecznych chłopcach też, tak? No dobrze. No tak, bo czy dziewczynki, czy chłopcy, to i dziewczynki mogą być grzeczne i chłopcy też. No to kim jest grzeczna dziewczynka? Grzeczna dziewczynka to jest taka osoba, która jest w taki specyficzny sposób miła. Czyli miła jest wszędzie, zawsze i nie potrafi się sprzeciwiać. Grzeczna dziewczynka jest uczynna, jest y, kulturalna, tłumaczy innych ludzi i łagodzi sytuacje, wszelkie konfliktowe, ponieważ boi się konfliktu. I takie są cechy grzecznej dziewczynki. Możemy to odnieść też do chłopców, którzy zachowują się w taki sposób poprawny. Schodzą z drogi w sytuacjach, które są dla nich niekomfortowe, nie sprzeciwiają się, unikają wchodzenia w jakieś dyskusje, kiedy nie mają swojego zdania. Ale myślę, że będziemy mówić to może, rozmawiać na ten temat w formie o dziewczynkach, tak dla uproszczenia. Natomiast chciałabym, żeby mm -hmm. wszyscy mieli tą świadomość, że może to dotyczyć i dziewczynek, i chłopców. Czy grzeczna dziewczynka jest szczęśliwa w takim razie, jak tak wszystkim się stara dogodzić? Gdyby zapytać taką grzeczną dziewczynkę, która nie ma tej świadomości, że żyje w pewnym schemacie, to w pierwszym odruchu pewnie powiedziałaby, że tak. Ale trzeba byłoby się zastanowić, co dzieje się z taką osobą, która zachowuje się w taki sposób, co się dzieje w jej wnętrzu. Bo to, że grzeczna dziewczynka prezentuje się w ten sposób światu. To nie znaczy, że w środku ona akceptuje takie swoje zachowanie. Najczęściej grzeczne dziewczynki w środku są pełne frustracji, pełne są gniewu i złości. Właśnie dlatego, że nie potrafią okazać tych swoich emocji, takich emocji, które są prawdziwe. Więc czy tutaj możemy powiedzieć, że taka osoba jest szczęśliwa? Może pozornie, może przez jakiś czas? Może taka osoba, która sobie jeszcze nie uświadomiła tych swoich schematów, nie uświadomiła sobie skąd to się bierze i do czego to prowadzi? A ty jak myślisz? Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, czy spotkałem wiele takich grzesznych dziewczynek do tej pory, ale pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to to, czy grzeszna dziewczynka to jest w ogóle dorosła kobieta, bo nie rozmawiamy o dzieciach dzisiaj, tak? To są osoby w każdym wieku. Tak, jak najbardziej. Rozmawiamy o dorosłych, którzy zostali wychowani w rodzinach, gdzie dziecku nie wolno było się sprzeciwiać rodzicom. Mogły to być takie sytuacje, gdzie na przykład dziec, dziewczynka była wychowywana przez apodyktyczną mamę. I może być taki schemat, że dziecko ratowało mamę, czyli nie chciało tej mamie sprawiać kłopotu. I na przykład, gdy mama miała jakieś problemy w relacji z tatą, to taka grzeczna dziewczynka będzie chciała ratować mamę w ten sposób, że pokazywać mamie, że z nią mama ma dobrze, że tutaj się nic nie dzieje, że tutaj przy niej jest bezpiecznie. I dziecko wchodzi wtedy w rolę ratownika, ale to może dotyczyć też sytuacji takiej, kiedy dziecko próbuje ratować swojego tatę, bo mama z kolei może mieć trudności w relacji z tatą. I tata tutaj może być postrzegany jako ofiara, i dziecko wtedy ratuje tatę. I też wchodzi w ten schemat grzecznej dziewczynki, żeby nie robić kłopotu, nie robić problemu. Ale czasami też może być tak, że mama zachowuje się w taki sposób, że stara się dziecku wszystko ułatwiać, czyli wchodzi w taką rolę mamy, która jest nadopiekuńcza. I też może to wywoływać w dziewczynce takie poczucie, że musi być grzeczna, bo jeżeli się mamie sprzeciwi, to wystąpi jakby przeciwko swojej mamie, a przecież mama jest dla niej taka dobra i taka kochana. Więc możemy mieć kilka różnych sytuacji i różnych takich zachowań wokół grzecznej dziewczynki, które powodują, że ona się uczy takiego postępowania i nawykowo Stara się ustępować innym osobom, schodzić z drogi. Czy to może być też taka osoba, która w dzieciństwie musiała zajmować się rodzeństwem? Tak, może to być też taka osoba. Taka mama zastępcza, tak dla, tak. dla swojego rodzeństwa. Tak, może też tak być. Jak wygląda takie życie takiej osoby, która rzeczywiście była tą grzeczną dziewczynką, no i dorosła? Dojrzała, zaczyna wchodzić w relacje z innymi ludźmi, no właśnie, jak ona się odnajduje w otoczeniu. Najczęściej w dorosłym życiu takie osoby w pracy biorą na siebie za dużo. Czyli jeżeli ktoś z przełożonych czy też z osób, z którymi pracują, będzie miał czegoś w nadmiarze, to taka grzeczna dziewczynka chętnie to weźmie na siebie. Bardzo często takie osoby zostają po godzinach w pracy i robią naprawdę za kilka osób. A w zamian za to, tak naprawdę, często nie dostają nawet podziękowania i zgadzają się na to, dlatego że brakuje im tej asertywności. Tak bardzo zależy im na akceptacji otoczenia i na tym, żeby być widzianymi i żeby czuły się lubiane, że są w stanie zrobić bardzo dużo i biorą na swoje barki najczęściej trudności innych ludzi. W pracy to bardzo można zaobserwować. Że to będą takie osoby, które uwijają się tak w przysłowiowo jak mróweczki, pracują, 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 a niewiele mają w zamian za to. Natomiast w życiu takim prywatnym to będą osoby, które chętnie pomagają innym, rozwiązują cudze problemy, wychodzą pierwsze do jakiegoś działania dla kogoś, a totalnie zapominają o sobie i często wchodzą w relacje, które są toksyczne. W relacje, w takie związki, w których są wykorzystywane tak naprawdę, dlatego że ciągle robią za dużo. To rozmawialiśmy już wcześniej kiedyś o tej zasadzie wyrównania, że jeżeli jest para, to jedno daje, drugie bierze, ale to jest relacja wzajemna. Czyli jeśli my coś dajemy, nasz partner bierze, to i w drugą stronę. Partner nam coś daje, a my bierzemy. A grzeczne dziewczynki często dają, dają, dają i przez to czują się też wykorzystywane, ale nie potrafią powiedzieć nie. Nie potrafią powiedzieć nie, bo nie potrafią stawiać granic. Rozmawialiśmy o stawianiu granic w czternastym odcinku naszego podcastu. Jeśli ktoś jeszcze tego nie słuchał, to zachęcam też do przesłuchania, bo jeżeli. Ktoś odnajduje w sobie takie zachowania, jakich dzisiaj rozmawiamy, to warto by było też tego przesłuchać, wrócić do tego. Czuję, że taka osoba ma w sobie bardzo dużo frustracji. Czy to jest prawda? Czy grzeczna dziewczynka zgadza się na to, co przynosi jej życie, i na te postawy, i na to, w jaki sposób jest traktowana przez innych? Bo grzeczna dziewczynka nie spotyka się zbyt często z wdzięcznością. Tak. Są tylko oczekiwania, nie? Ona cały czas stara się komuś. Pomagać, wspierać innych, robić coś dla innych, ale chyba rzadko się spotyka z, właśnie z tym byciem zauważoną. Nikt jej nie dziękuje za to, co robi. Tak, czuję, że to jest taka osoba, która jest trochę jakby z boku i trochę niewidzialna, taka, trochę taki kopciuszek, jakby. Tak, widzisz, to jest właśnie tak, że z jednej strony taka dorosła osoba ma taką potrzebę robienia dla ludzi, ale to jest poparte w środku lękiem. Bo czego się taka osoba boi? Boi się nieakceptacji, boi się tego, że nie będzie lubiana, boi się samotności, boi się tego, że będzie odrzucona i boi się tego, że nie będzie miała przyjaciół, boi się tego, że nie będzie zrozumiana, woli się wycofać, niż powiedzieć, jakie jest jej zdanie. To są osoby, którym nie wolno było mówić. To są osoby często z takich domów, gdzie nie akceptowało się tego, że dziecko może mieć inne zdanie niż rodzic. I taka osoba uczy się, że wypowiada później zdania, czy też przyjmuje postawy takie, jakie są osób, które są wokół nich, czyli swojego partnera, czy też teściowej, przyjaciółki, jakieś koleżanki. I często to są osoby, które, o których się mówi, że one nie mają swojego zdania. I z jednej strony rzeczywiście one mają tą akceptację osób, które są wokoło, ale trzeba by się wtedy zastanowić, czy to jest faktycznie akceptacja, czy to nie jest wykorzystywanie. I co robi taka osoba? Taka osoba, która jest w środku zła, w środku jest taka po prostu, ma dużo złości, takiej niewyrażonej, to co ona robi? Ona atakuje wtedy przede wszystkim siebie. I bardzo często właśnie przepracowuje się, nie zważa w ogóle na swoje faktyczne potrzeby, bo tak naprawdę często się w ogóle nie konfrontuje z tymi potrzebami ona nawet nie wie, czego ona potrzebuje, bo nie jest tego nauczona. Natomiast wie doskonale, czego oczekują od niej osoby, które są obok niej. Może być to osoba, która ma problemy z wagą. Może być to osoba, która ma potrzebę taką bardzo silnej kontroli u siebie. Bo wszystko to, co wszystkie takie zachowania, które będą autoagresywne, mogą dotyczyć takiej osoby, bo gdzieś ta jej złość, ten gniew, który ma w sobie, musi dojść do głosu tak naprawdę. A ponieważ nie potrafi wyrazić tego w stosunku do innych osób, to wtedy zrzuca wszystko na siebie. Ja bardzo często słyszę od kobiet, od kobiet szczególnie, które mówią do mnie, że nie mogą tego zatrzymać, że to jest tak silne. A czego nie mogą zatrzymać? Nie mogą zatrzymać tego, żeby yy, przestać ciągle robić, 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 a, nie, a jakby nie patrzeć na te swoje potrzeby. Bardzo dużo osób, które też nie tworzą relacji, na przykład nie wchodzą w związki takie bliskie wcale, to są też takie osoby, które za dużo angażują się w życie innych ludzi. I czasami mówię w ten sposób, że wręcz żyją życiem innych ludzi, nie patrząc na siebie. I teraz trzeba by było, wiesz, jeszcze spojrzeć z takiej perspektywy trochę, ja bym popatrzyła na to z perspektywy ustawieniowej. Czyli zadałabym sobie takie pytania, jeżeli ktoś widzi u siebie takie schematy, zadałabym sobie pytanie, kto kogo ratował w taki sposób, że aż zapomniał o sobie? Komu nie wolno było wyrażać swoich emocji? Kto brał na siebie zbyt wiele? I może jeszcze bym poszła w takie pytanie, komu usługiwano w rodzie lub kto usługiwał? Bo to jest schemat, który najprawdopodobniej się powtarza. Bardzo często jest tak, że ta grzeczna dziewczynka ma mamę, która z kolei była grzeczną dziewczynką i wyniosła to z kolei od swojej mamy. I bardzo często widzimy to pokoleniowo, że idzie w ten sposób. A co myśli o sobie taka grzeczna dziewczynka? Jak ona widzi samą siebie? Taka grzeczna dziewczynka przede wszystkim jest osobą bardzo wrażliwą i ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Jest bardzo wrażliwa na krytykę i bardzo wrażliwa na ocenę innych ludzi. Jeżeli ma niskie poczucie własnej wartości, no to oczywiste jest, że nie będzie miała na swój temat dużo pozytywnego do powiedzenia. Osoby, które są w tym schemacie, często są bardzo dobrze wykształcone, są naprawdę bardzo inteligentne, mądre, a potrafią mówić mi dorosłe, dojrzałe kobiety, które bardzo wiele osiągnęły w swoim życiu. Potrafią mi po powiedzieć, że ja jestem nikim. Czuję, że aż za mnie mówiłeś po tym, co powiedziałam. Tak, tak, wiesz, ja myślę, że mam takie poczucie, że to jest, że to jest strasznie ciężkie życie takich kobiet, takich osób. Strasznie dużo frustracji czuję w jakiejś takiej bezsilności w takiej osobie. Takie niezrozumienia też. Ja myślę, że trzeba to zauważyć. Są takie osoby, które bardzo długo tkwią w tym schemacie i czują się takie bardzo potrzebne, i widzą dużo zalet bycia w tym. Natomiast czasami przychodzi taki moment, kiedy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że jednak coś tracą w tym życiu, że tutaj jednak coś jest nie do końca takie. Więc trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób można sobie pomóc w tej sytuacji, prawda? I najpierw zauważyć, czy jest w ogóle taka potrzeba, no bo wiesz, jesteśmy różni zupełnie. I niektóre osoby będą miały, powiedzmy, takie zyski, będą czuły, że mają takie zyski w tej post postawie, że nie będą chciały tego zmieniać. A ja uważam, że żeby coś zmienić, to musimy być na to gotowi. Więc musi przyjść taki moment, kiedy pojawi się jakaś gotowość, jaka, jakaś chęć, u niektórych się osób pojawia, a u innych się nigdy nie pojawi. I będą sobie po prostu funkcjonować w tym schemacie. I to wszystko jest w porządku. Ja myślę, że najważniejsze jest przede wszystkim, żeby sobie uświadomić, czy mnie to dotyczy, czy to jest prawda o mnie, bo grzeczna dziewczynka tak naprawdę nie wie, kim ona jest i nie wie. Co ona by chciała, a przez to też nie ma takiego wyobrażenia, jak może wyglądać jej życie. No bo jeśli cały czas gdzieś jesteś w jakimś schemacie, gdzie się komuś podporządkowujesz i nie masz swojego zdania i czujesz cały czas, że no nie jesteś dość warta, że nie jesteś wystarczająco dobra, to trudno jest tak funkcjonować. I w momencie, kiedy sobie uświadomisz, że coś tutaj jest nie, nie takie, że coś ci tutaj nie klika. I to może być taki moment takiego przebudzenia, kiedy sobie zdamy sprawę: tak, to jest tak naprawdę realnie mój temat. I już samo to uświadomienie spowoduje, że będziemy mogli coś dalej z tym zrobić. Ale musi być ten pierwszy taki moment. A czy grzeczna dziewczynka to też jest taka osoba, która realizuje swoje życie właśnie w oparciu o kogoś, o coś, albo właśnie o partnera, partnerkę, najczęściej toksycznego, będąca w toksycznym związku, która właściwie nie widzi siebie bez tej osoby, albo pracę, albo swoje dzieci, albo starszych rodziców, którymi się musi opiekować. Czyli taka osoba, która trochę jakby nie istniała bez, bez tej drugiej, bez tego czegoś, wokół czego skupia całe swoje życie. Czy to, czy to też w ten sposób troszeczkę działa, że ta mm, grzeszna dziewczynka się ukrywa trochę przed światem w, taką, w takiej misji, czy w czymś, co jest takim całym jej życiem, taka właśnie matka Polka? Myślę, że tak, dlatego że to, co powiedziałam wcześniej, grzeszna dziewczynka boi się odrzucenia i boi się samotności. I bardzo często żyje życiem drugiego człowieka. Jeśli jest w jakiejś relacji, więc to rzeczywiście tak będzie wyglądało. Natomiast często te grzeczne dziewczynki też na przykład nie mają związków i wtedy faktycznie często są skoncentrowane na rodzicach. Więc trzeba wyłapać, zobaczyć, gdzie te schematy funkcjonują. To jest, to, co rozmawialiśmy już wcześniej przy okazji y, innych rozmów. Że jeżeli wychodzimy już do swojego życia, to wtedy powinniśmy zrobić taki troszeczkę krok od tej swojej rodziny pochodzenia, bo wchodzę w nową relację, w nowy związek, i tutaj tworzę nową rodzinę. I jeżeli człowiek jest tak dobrze jakby tutaj zbudowany, ma wsparcie tej swojej rodziny. To to jest naturalne, że wykonujemy taki ruch. Jest jakby takie przyzwolenie też tej rodziny, że dziecko idzie w świat, tak mówimy, prawda? Idzie w świat, buduje sobie swoje własne życie. A czasami jest tak, że te grzeczne dziewczynki właśnie nie potrafią zrobić tego kroku, bo są właśnie takie grzeczne, bo im się wydaje, że jeżeli pójdą do swojego własnego życia, to występują gdzieś przeciwko rodzinie, a to w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby każdy miał szansę i dał sobie prawo do tego, żeby żyć i rozpoznać swoje własne potrzeby. I żyć według tych swoich zasad, które tutaj przyjmie do swojego życia. Jak zmieni się życie takiej grzecznej dziewczynki, kiedy uświadomi sobie te schematy, w których funkcjonuje i zacznie coś z tym robić? Pójdzie na terapię, zacznie chodzić na ustawienia. Uświadomi sobie nie? jakby to już jest nawet, nawet samo to, że, 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 że zda sobie sprawę, że je życie toczy się takim torem, który nie do końca jest tym, co daje jej szczęście. Co się może stać? W kogo może się przemienić grzeczna dziewczynka, jeżeli chce się uwolnić? Przede wszystkim, po tym, jak grzeczna dziewczynka uświadomi sobie, że jest tą grzeczną dziewczynką, to musi sobie zadać pytanie. Co jej teraz w życiu daje to bycie grzeczną dziewczynką? Czyli przemyśleć, jakie ma zyski i jakie ma straty w życiu, będąc w tym schemacie. A kolejnym ruchem jest to, że przede wszystkim musi się zezłościć, ale zezłościć się nie na siebie, tylko poczuć tą swoją prawdziwą złość. I poczuć na kogo ona się tak naprawdę złości. Jakby skonfrontowanie się z tą złością jest tym pierwszym krokiem, a później mamy kolejne kroki. Możemy na przykład pracować z tym oczywiście też ustawieniowo, gdzie zaczyna ona widzieć swoje potrzeby, a to spowoduje z kolei z reguły, że otoczenie będzie zaskoczone, zadziwione. No bo jak? Przecież nauczyła jej wszystkich wokoło. Że poddaje się temu, o co proszą, że zachowuje się tak, jak ludzie wokół chcą, że w pracy nie stawia żadnych granic, że nie jest osobą asertywną. Więc to jest ta zmiana że jest szansa na to, żeby stanąć do swojego życia w sposób asertywny i stawiając granice. I wtedy możemy mówić o tym, że idziemy do życia takiego, które jest nasze. Czy przychodzi ci na myśl jakiś przykład takiej grzecznej dziewczynki, którym możemy się podzielić z naszymi słuchaczkami słuchaczami? Na przykład kupciuszek, w ogóle baśnie, które gdzieś tam przez wieki właściwie nie? Kult... tworzyły taki obraz kobiety, która się poddaje, która jest właśnie taka nastawiona na innych, która jest taka trochę bierna w swoim życiu, tak? która trochę czeka i której życie ma wartość dopiero wtedy, kiedy pojawia się na przykład książę, czy kiedy komuś służy. Z takich przykładów filmowych, to polecałabym do obejrzenia film z 2022 roku, czyli W Miarę Świeży. To nie wypada. To jest piękna opowieść, w której można rzeczywiście zobaczyć schemat grzecznej dziewczynki. Nie chciałabym tutaj opowiadać o tym, bo jeśli nasi słuchacze sobie zobaczą ten film, to będą natychmiast widzieli te schematy, zarówno u głównej bohaterki. Jak i u jej mamy. Także gorąco polecam do obejrzenia. Warto sobie coś zobaczyć takiego, i będziecie, będziecie mieli możliwość zobaczyć to. Polecam, to jest na kanale Disney'a. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, jeśli ktoś czuje swoją gotowość na ustawienia indywidualne. To zapraszam do kontaktu ze mną. Dzwoncie, piszcie. Najbliższe warsztaty ustawień systemowych rodzin idę do mojego życia w Warszawie 16 czerwca i w Łodzi 30 czerwca. Jeśli ktoś czuje swoją gotowość, zapraszam serdecznie i do następnego razu. Dziękuję, Mateusz. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.